Jestem przeszczęśliwy, że znowu was widzę. Już sama wasza bliskość sprawia, że czuję się jak w niebie. Doznałem gigantycznej zachęty dzisiaj, słysząc, jak uwielbiacie Boga. Jestem w ogóle mega zbudowany wami wszystkimi. Jak nie poczuliście się jakoś dziwnie? Co ja mówię? Co ten człowiek mówi? Są czasy mody na hiperbolizację w opisywaniu ludzi, czynów, zjawisk. Hiperbola to wyolbrzymianie. Rozumiecie? To nie tylko przesada, ale też przekraczanie granicy prawdy, czy nawet prawdopodobieństwa. Na przykład wylałam morze łez, albo pot spływał mi strumieniami, albo czekam na ciebie całą wieczność. Wszyscy pękali ze śmiechu. Czasem komuś przychodzi nawet do głowy, żeby powiedzieć, jesteś najpiękniejszą kobietą w Polsce. Nie zdarzyło mi się usłyszeć, jesteś najlepszym mężem na świecie. Ale i w kościele też bywa, że stosujemy hiperbolę. Mówimy o porywającym kazaniu, mega uwielbianiu, cudownym spotkaniu. Pamiętam, jak swego czasu śpiewaliśmy: dom jaśniejszy niż blask słońca już czeka mnie. To wszystko hiperbole. A dzisiaj mamy tekst Słowa Bożego, który mówi tak. Filipian 4, rozdział 5, werset. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Normalne, że staramy się być mili dla ludzi, więc zdarza się, że przesadnie ich chwalimy za wytrwałość, podziwiamy czyjąś punktualność, dostrzegamy czyjąś pracowitość, komplementujemy wygląd czyjś, jak pięknie wyglądasz dzisiaj. I ta moda na tę przyjazną, pozytywną osobowość, która swobodnie sięga po hiperbolę, ona się podoba, przyjmuje w społeczeństwie, bo każdy chce słyszeć takie różne miłe słowa. Jeżeli przesadzamy w dowartościowywaniu innych ludzi, no to może, chociaż jest to dla nich miłe, może czasem przyczyniamy się do budowania w nich nieprawdziwego obrazu samego siebie, no bo jak ktoś tak słyszy, że jest naj, no to może i pomyśleć, że rzeczywiście jest taki naj. Ale to nie jest jeszcze wcale takie wielkie zło. Nasz tekst dzisiejszy, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko, nie dotyczy przede wszystkim tego, jak innych opisujemy, jak do innych się zwracamy, a bardziej dotyczy tego, jak opisujemy samych siebie. Bo może się tak niestety zdarzyć, że źle rozpoznajemy swoje własne predyspozycje, że przesadzamy w ocenie samego siebie, że mamy wybujałe przekonanie o swoich zdolnościach i możliwościach i się nakręcamy i przesadzamy. Rzecz w tym, żebyśmy przypadkiem nie zasłynęli z tego w swoim środowisku, że tacy właśnie jesteśmy. I o tym dzisiaj
porozmawiamy. Skromność według słownika języka polskiego to niewygórowane mniemanie o sobie, to brak zarozumiałości. Ze skromnością przyjmował wyrazy uznania. Przez skromność nie pochwalił się swoim sukcesem. Tak stosujemy to określenie, to słowo w praktyce życia. Skromny to niedbający o rozgłos, o uznanie, nie mający wygórowanego mniemania o sobie, nie rzucający się w oczy, niezarozumiały. I chciałbym, byśmy troszkę pomyśleli dzisiaj o tej zalecanej przez Słowo Boże postawie życiowej i dobrze ją zrozumieli, by właściwie stosować ją w naszym codziennym życiu. Jest tu greckie słowo, które znaczy stosowny, należyty, słuszny, uczciwy. Biblia Warszawska, Gdańska, uwspółcześniona Biblia Gdańska, Biblia Poznańska, wszystkie oddają to słowo, ten tekst. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nowa Biblia Gdańska mówi, wasza uczciwość niech da się poznać wszystkim ludziom. A Biblia Ewangeliczna, bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. Chodzi właściwie o to, w tej skromności, o to, jak sami patrzymy na siebie, jak oceniamy siebie. Nie chodzi o to, jak myślimy, jak mówimy o innych, jak ich dowartościowujemy, ale jak patrzymy na siebie samych. I bardzo dobrze wyjaśnia to Słowo Boże w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w 3 wersecie jest powiedziane tak. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Właśnie o to chodzi w tym wezwaniu. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Nie chodzi tutaj o umniejszanie sobie, takie świadome mówienie, że a ja się do niczego nie nadaję, ja jestem... Jest coś takiego jak fałszywa skromność i nie chcemy takimi ludźmi być, bo to wcale nie przynosi chwały Panu Jezusowi ani też nam samym nie przynosi niczego dobrego. Jest coś takiego, że ludzie specjalnie jakoś tak zawsze starają się pomniejszyć. Jest taka figura stylistyczna, która się nazywa litota, która polega na zastępowaniu określenia czegoś wyrażeniem przeciwstawnym, zaprzeczonym. Może to zabrzmiało skomplikowanie, ale na przykład zamiast powiedzieć wielki, mówimy niemały. Też w sumie mówimy, że wielki, ale nie mówimy wielki. Nie używamy słowa wielki, tylko niemały. No. Ale trzeba uważać na fałszywą skromność i nie o tym dzisiaj jest mowa. Chodzi o to, żebyśmy swoją postawą nie podążali za duchem tego świata, który właśnie posługuje się hiperbolą, który doprowadza do tego, że ludzie się nakręcają, pęcznieją, starają się tak być mili dla siebie nawzajem, że już tracą poczucie rzeczywistości. Duch tego świata prowadzi ludzi do tego, że powinni zadbać o autoprezentację, o to, żeby się pokazać
z dużo lepszej strony niż rzeczywiście są. Dobrze to oddaje zmiana, jaka następuje, jeśli chodzi o zastosowanie przysłowia. Pokorne ciele dwie matki zsie, tak przez lata było. A dzisiaj mówi się, pokorne ciele nie wyście dziś wiele. Trzeba dać sobie spokój z tą pokorą. A jednak Słowo Boże zaleca nam wszystkim skromność. Bóg zawsze z przyjemnością patrzył na ludzi, którzy zachowywali się skromnie, którzy mieli tę postawę skromności. Weźmy na przykład króla Dawida. W pierwszej księdze Kronik w 17 rozdziale, w 16 wersecie czytamy: wtedy poszedł król Dawid, usiadł przed Panem i rzekł: kimże ja jestem, Panie Boże, a czym mój dom, że mnie przywiodłeś aż dotąd? To są słowa króla Dawida, człowieka, który miał na swoim koncie wiele wspaniałych przeżyć, który doprowadził swój naród do wspaniałego stanu. W złoty wiek Królestwa Izraela wprowadził Dawid, właśnie on. A tenże człowiek zachowuje taką postawę: kimże ja jestem, Panie Boże, a czym mój dom, że mnie przywiodłeś aż dotąd? W Psalmie 131 napisał, śpiewał: Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Nie miał wysokiego mniemania o sobie, nie miał wysokich oczekiwań. Był skromny, skromny. I w tym samym duchu powinny iść nasze modlitwy, o których dzisiaj od samego początku mówimy. Mamy się modlić, aby cichy i spokojny żywot wieść we wszelkiej pobożności i uczciwości, czytamy w 1 Tymoteusza w 2 rozdziale. Znaczy, że nasze rozmowy z Bogiem, nasze zaangażowanie serca powinno iść w tę stronę, że nie chcemy nie wiadomo jak błyszczeć, jak popularni być, jak zdobywać całego świata, ale żeby zachować tę postawę pobożności, uczciwości i spokojnego, cichego życia. I bardzo dobrym przykładem w tym względzie świeci nam apostoł Paweł. To jest postać, którą trudno pominąć, gdy szukamy jakichś odniesień, jakichś przykładów w naszym chrześcijańskim życiu. Tenże apostoł, jak wiemy, wiele razy przypominał o tym, kim był, zanim poznał Chrystusa. Mówił o tym, że nie ma prawa tak nawet nazywać się apostołem, bo prześladował kiedyś Kościół Boży. Kiedy pojawiało się jakieś grono zwolenników, kiedy odczuwał jakiś poklask ze strony tychże braci i sióstr w Chrystusie, czuł dyskomfort. W pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 5 wersecie napisał: bo któż to jest Apolos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apolos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, ale Bóg, który daje wzrost. Zobaczcie, jaka postawa pokory, skromności, żeby przekierować chwałę na Boga, skierować uwagę ludzi na Boga, odwrócić uwagę od siebie.
Tenże apostoł, jak wiemy z Biblii, miał wiele niezwykłych przeżyć. Ach, tam w jednym miejscu kawał rozdziału to same sytuacje, w których się znajdował. I tylko są nagłówki z tych przeżyć wymienione, a nie ma żadnych opisów, jak to było. A przecież tenże człowiek mógłby opowiadać. Ach, mógłby opowiadać, co przeżył, jak został ukamienowany. Jak tam było, jak odjechał. Nie? A jak to jest, jak się rozbije okręt. A jak to jest, jak człowiek ileś tam dni nic nie je z powodu tego, że niósł Ewangelię i po drodze nie było co zjeść. Ach, gdyby nam dać trochę takich doświadczeń, to byśmy opowiadali i opowiadali. I apostoł Paweł z pewnością, gdyby się rzucił w tę stronę i chciał i zrobił plakat i ogłosił w internecie, że przybywa, żeby opowiedzieć o swoich przeżyciach, to nawet by nie musiał wykupywać reklam. To po prostu zbory byłyby pęczniały od ludzi, którzy chcieliby posłuchać tych historii. A tenże człowiek w drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale, w 6 wersecie napisał: bo jeśli nawet zechce się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem. Lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Taką postawę miał ten człowiek. Apostoł Paweł przyjmował za dobrą monetę również to, co przez innych powszechnie było uznawane za szkodliwe. W drugim liście do Koryntian, 12 rozdziale, 7 wersecie czytamy: bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Czy to nie jest niezwykła postawa? Tak. Taki był apostoł Paweł, skromny. Skromny w opisie własnego życia, własnej służby, własnych zasług. Taki był to sługa Boży. A po co nam dzisiaj taka nauka, bracia i siostry? Po pierwsze, po to, żeby uchronić nas przed narażeniem się Panu, naszemu Jezusowi Chrystusowi. Bo Pan jest blisko, przeczytaliśmy. On jest blisko. Oczywiście chodzi też o to, że On przychodzi, że wkrótce będzie nas rozliczał z tego, jak z każdego słowa nieużytecznego nas rozliczy. Ale chciałbym, żebyśmy też pomyśleli, że Pan jest po prostu blisko, że patrzy na nas, że widzi nas, jak na dłoni nas widzi i słyszy, co tam opowiadamy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, żeby to zilustrować. Oto nieświadomi obecności kierownika, który siedzi przy pobliskim stoliku za parawanem, podczas lunchu w pracy opowiadamy kolegom, jaką wiodącą postacią jesteśmy w naszym zespole. Dzięki nam, jak wiele dobrych rzeczy się dzieje właśnie, jakie osiągnięcia mamy. I nie wiemy, że kierownik za parawanem to słyszy. I nagle parawan
tego, albo kierownik wychyla się z parawanu. No, Kowalski. No. Ach. Gdyby się tak zdarzyło natomiast, że my siedzimy przy stoliku i swoim znajomym mówimy o tym, jak dobrze, że mamy takiego kierownika i pod takim kierownictwem tyle rzeczy żeśmy osiągnęli. Mamy najlepsze wyniki w firmie, nasz zespół ma najlepsze wyniki w firmie, ponieważ nasz kierownik jest tego, to jakże byłoby inaczej, jakże byłoby miło, gdyby kierownik wychylił się i gdyby się okazało, że on to słyszał. Myślę sobie, że wielu z nas może się narazić Panu Jezusowi bardzo, gdy zaczynamy o sobie opowiadać, o swoich dokonaniach, o swojej mądrości, o swojej aktywności, o swoim poświęceniu, o swoim oddaniu Bogu i tak dalej, o swoim poziomie poznania. Jedna kobieta kiedyś się rozpędziła w czasie modlitwy, mówi: ach Boże, żebyś Ty wiedział, co ja wiem. Wręcz aż do tego się tak się zapędziła w tym, że ona już tyle wie teraz, tak już bardzo poznała wszystko. Myślę, że potrzebna nam jest skromność, abyśmy się nie narazili Panu. Po drugie, ta nauka jest nam potrzebna, abyśmy nie byli śmieszni, godni politowania w oczach innych ludzi, zwłaszcza tych mądrzejszych i bardziej duchowych, bo każdy mądry widzi, jacy jesteśmy. I nie potrzeba hiperboli, nie potrzeba podkręcać swojego znaczenia, swoich umiejętności, swoich talentów, swojej użyteczności w Kościele czy w rodzinie i tak dalej. Przypowieści 27:2 mówią: niech inny Cię chwali, a nie własne usta, obcy, a nie własne wargi. Jakże to jest inaczej, kiedy ktoś się coś odezwie na nasz temat i powie o tym, jak okazaliśmy się pożyteczni, pomocni, jak się przysłużyliśmy chwale Bożej, jak byliśmy pracowici. To jest piękne, kiedy inny ktoś coś takiego o nas powie. Ale jeśli sami, och, to niedobrze. Po trzecie, potrzebna jest nam taka nauka o tym, żeby skromność nasza była znana wszystkim ludziom, by dawać dobry przykład następnemu pokoleniu chrześcijan. Bo przy nas wyrastają dzieci, bo w naszym środowisku pojawiają się nowi chrześcijanie, nawracają się do Chrystusa i patrzą i chcą mieć dobry przykład. Jeśli dzieci słyszą, jak rodzice się wymądrzają, to są najważniejsi, najlepsi, inni są głupi, inni to nie wiedzą, nie potrafią tak jak oni, to te dzieci nasiąkają powoli takim sposobem myślenia. Dajemy im zły przykład. Jeśli nowi wierzący przyjdą i znajdą się na nabożeństwie, posłuchają, jak my się wymądrzamy w modlitwie, jak się wymądrzamy w rozmowach z innymi, jacy to jesteśmy, jak krytykujemy innych, bo oni są po prostu mniej duchowi i tak dalej, to dajemy zły przykład. Bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Pan Jezus powiedział: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca.
A my jako naśladowcy Chrystusa powinniśmy to samo mieć w sercu, to samo mieć z tyłu głowy, że inni będą się od nas uczyć. Czego się będą uczyć? Jaki przykład dajemy dzieciom i młodzieży, nowonawróconym osobom? Więc wezwanie do tego, żebyśmy słynęli ze skromności, żebyśmy byli skromni, jest potrzebne, żebyśmy pamiętali, że w każdym momencie jesteśmy przykładem, dobrym lub złym dla innych. I wreszcie ta nauka o byciu skromnym jest potrzebna, aby z naszego życia i służby zostało coś do pochwalenia w niebie. No bo jeśli tu dzisiaj odbieramy chwałę, jeśli dzisiaj zabiegamy i tak podkręcamy swoje zasługi, żeby wszyscy zwrócili uwagę, jaką rolę ja tu pełnię w tym Kościele, jak ja się tu poświęcam, ile ja tutaj zrobiłem już. Ja tu w ogóle już tu, ile ja tu chyba, nie wiem, no, tu już, ile ja tu potu ulałem, ile ja tu się natrudziłem. No to zabieram, bo to wtedy wzbudzi w innych, a bracie, to ja nie wiedziałem, że ty jesteś aż tak ważny, że ty jesteś aż tak pracowity, że tak wiele tobie zawdzięczam. No i się niektórzy odezwą i tak, ale w tym momencie zabieramy sobie możliwość odebrania chwały w niebie, bo Pan Jezus nas uczył, że jeśli ktoś trąbi przed sobą, aby go ludzie chwalili, to odbiera zapłatę swoją. Już zabrał swoją zapłatę, już go pochwalili. A czymże jest, słuchajcie, to, że tu z kazalnicy ktoś nas pochwali? Bośmy się tak tego domagali, bośmy tak to podkręcali, tak żeśmy innych, żeby jednak podnieść naszą wartość w oczach innych ludzi. Wreszcie Biernacki wykrztusi tu z zakazalnicy, że siostro, ty jesteś dla nas największym skarbem w tym zborze, bo ty tu tyle dla nas robisz i tak dalej. I co ci z tego przyjdzie? Niewiele. Ale jeśli to przez skromność zatrzymamy, to tam przed Ojcem i Jego aniołami Pan Jezus nas wyróżni. Będzie nas za co pochwalić. Bo tu w momencie, kiedy chwałę odbieramy już tutaj, to z tego kąta nam zjeżdża tam w niebie i się zeruje. Jeśli uda nam się przez skromność zatrzymać coś, ukryć, to tam nam rośnie. I tydzień po tygodniu coś zrobiliśmy. Już chciałem Romanowi odebrać chwałę, chciałem coś opowiedzieć, nie zabiorę ci tej chwały, bo tam nam rośnie. I kiedy natomiast tu pochwalimy, oczywiście jeżeli ktoś nas pochwali, to nam nie zabierze chwały w niebie, ale jeśli sami dążymy do tego, żeby nas pochwalić i używamy hiperboli w tym celu, żeby pobudzić innych, żeby nas pochwalić, to odbieramy sobie chwałę w niebie. Bracia i siostry, prawdziwa wielkość chce chodzić w parze ze skromnością. Spójrzmy na Mojżesza. W Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale, 20 wersecie, kiedy Szczepan wygłaszał swoje ostatnie kazanie, powiedział: w tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Mojżesz był miły Bogu. Co to przesądziło, że Mojżesz był miły Bogu? Wierzę głęboko, że to mianowicie, że jak mówi 4 Mojżeszowa 12:3, Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Może to jakaś hiperbola trochę, ale prawda jest taka, że ten wielki człowiek był bardzo skromny. Nigdy nie zabiegał o to, żeby go tam nosić w lektyce, żeby
śpiewać pieśni na Jego cześć i doceniać i wychwalać Go za to, jak wyprowadził lud z ziemi egipskiej. Raczej zawsze oddawał chwałę Bogu, bo to Bóg ich wyprowadził. I często to mówił, że Pan was wyprowadził z tej niewoli. Więc na tytułowe pytanie, komu potrzebna dziś skromność, odpowiedzmy, nam jest ona potrzebna. Tobie i mnie, wierzącym w Jezusa Chrystusa, mężczyznom i kobietom, starcom, dzieciom i młodzieży, wszystkim należącym do Chrystusa, wszystkim osobom zaangażowanym w pracę Pańską, w służbę Bożą. Nam wszystkim potrzebna jest skromność. Pan jest blisko i widzi. Widzi nasz los, nasz codzienny trud, naszą determinację w utrzymywaniu się na kursie wiary, nasze poświęcenie. Ale czy widzi naszą skromność? Pan z pewnością doceni i wynagrodzi to wszystko, co robimy dla Niego, jak się trudzimy dla Niego. Ale jeśli zachowamy skromność, jeśli pozostaniemy w tej postawie, do której wzywa nas dzisiaj Słowo Boże, to ta dzisiejsza skromność spotęguje jeszcze przyszłą chwałę, która nas czeka. I to, co dzisiaj robimy, przeżywamy, osiągamy, nie musi być znane wszystkim ludziom. Skromność nasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Powstańmy do modlitwy.